Montaż zlewu na blacie kuchennym postforming. Niezbędne narzędzia: Stół roboczy MW1000. Odkurzacz CT26E. Wiertarko-wkrętarka z wiertłem około 15 mm. Zagłębiarka TS55Repku z szyną prowadzącą i tarczą do laminatu. Wyżynarka podwójny uchwyt przyssawkowy. Ściski stolarskie. Miarka stolarska i ołówek, taśma malarska, frezarka OF 1400 lub OF 2200 oraz MFS 700 zamiast zagłębiarki przy montażu zlewów okrągłych. Aluminiowa folia ochronna do zabezpieczenia surowych brzegów. Prawidłowe i profesjonalne zamontowanie zlewu na blacie roboczym postforming ma bardzo duże znaczenie, ponieważ źle zamontowany zlew często jest przyczyną uszkodzenia blatu podczas codziennego użytkowania. Zalecamy, aby blaty przed montażem były przechowywane przez 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą zamontowane. Powinny być montowane i użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych i wentylowanych, gwarantujących zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak wysoka wilgotność, ekstremalne temperatury oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy blad ma odpowiedni wymiar, nie posiada mechanicznych uszkodzeń lub wad i różnic kolorystycznych. Pierwszą czynnością przy montażu zlewu jest wytrasowanie otworu pod komory na blacie w docelowym położeniu. Większość producentów zlewozmywaków dołącza gotowy szablon np. z tektury. Dla ułatwienia, aby szablon nam się nie przesunął, a trasowanie było precyzyjne, polecamy przykleić taśmą malarską lub przymocować ściskami w odpowiedniej pozycji. Na wierzchniej stronie blatu trasujemy ołówkiem zarys otworu, jaki będziemy wycinać. Tradycyjny i często upowszechniany sposób na wycięcie otworu w blacie kuchennym polega na wywierceniu w czterech narożnikach otworów o średnicy około 10 mm wiertłem typu sednik i cięcia wyżynarką wzdłuż wyznaczonej linii. Otwory w narożach służą do zmiany kierunku, pozwalając na obrót brzeszczotu. Jednak wycinanie tą metodą nie jest szybkie ani dokładne, bo wyżynarka ma tendencję do schodzenia z linii cięcia, a brzeszczot szybko się tępi na twardej płycie. Na filmie pokażemy metodę wycinania otworu pod zlew z użyciem zagłębiarki i wyżynarki. Prace rozpoczynamy od nawiercenia otworów o średnicy 10 mm. Należy pamiętać, żeby czynność zagłębiania rozpocząć od ustawienia zderzaka, który zabezpiecza przed niekontrolowanym cofnięciem się pilarki podczas zagłębiania i wypadnięciem z szyny. Wycięcie wykonujemy kolejno wzdłuż wszystkich linii, zwracając uwagę na to, aby tarcza przy zagłębianiu nie przekroczyła brzegu otworu przed zakończeniem wycinania pod zlew. Przy końcach przyszłego otworu montujemy poprzecznie ustawioną listwę. Zabezpieczy ona przed wypadnięciem rdzenia pod koniec cięcia, co spowodowałoby wyłamanie krawędzi blatu. Po wycięciu pilarką w narożach pozostaną skośne niedocięcia materiału, które ostatecznie dotniemy wyżynarką i wyrównamy klockiem szlifierskim. Ze względu na cienkie boki wycięcia przy przenoszeniu blatu musimy to robić bardzo ostrożnie, zakładając niekiedy prowizoryczne wzmocnienia z użyciem np. ścisków stolarskich i listew. Do osadzenia zlewozmywaka możemy przystąpić po ustawieniu blatu kuchennego w docelowym położeniu w celu sprawdzenia, czy w planowanym miejscu komory mieszczą się w szafkach, a podejścia wodno-kanalizacyjne pozwolą na wykonanie podłączenia baterii i syfonu odpływowego. Umożliwi to również określenie długości potrzebnych wężyków czy konfiguracji rur odpływowych. Przed wstawieniem z lewo surowe brzegi wyciętego otworu należy zabezpieczyć przed wilgocią. Zalecamy użycie aluminiowej folii ochronnej. Występuje ona w trzech wymiarach. Pasek 3 m bieżące na 50 mm, rolka 45 m bieżących na 50 mm oraz arkusz nad zmywarkę lub piekarnik 1 m na 600 mm. Aby folia spełniała swoje zadanie, krawędzie blatu muszą być równe, najlepiej cięte frezarką oraz pozbawione wszelkich ostrych wiórów, najlepiej przeszlifować papierem ściernym. Krawędź blatu jak i blat z góry i z dołu w okolicach wycięcia powinny być czyste, suche i wolne od kurzu. Delikatnie odklejamy warstwę papieru spod folii aluminiowej i zaczynamy przyklejać folię do krawędzi blatu tak, aby zarówno z góry i z dołu został podobny naddatek folii. Robimy to bardzo delikatnie, aby nie uszkodzić cienkiej folii. Po oklejeniu krawędzi musimy delikatnie wyłożyć naddatek na górną i dolną powierzchnię blatu. Zaleca się, aby rogi wycięcia okleić drugą warstwą folii. Jeśli po przyklejeniu folii zauważymy jakiekolwiek uszkodzenie, wytarcie bądź pęknięcie folii, musimy przykleić drugą warstwę folii, aby być pewnym szczelności. W tak przygotowany otwór blatu wstawiamy zlewozmywak, przy czym zależnie od modelu w obrzeżu wkładamy gumową uszczelkę, jeśli fabrycznie nie jest zintegrowana ze zlewem, lub paski z elastycznej masy uszczelniającej. Do połączenia zlewozmywaka z blatem służą zaczepy oferowane przez producenta zlewu rozlokowane na obwodzie i przykręcane wkrętami dociskającymi je od spodu blatu. W dużych blatach musimy to zrobić od spodu w niewygodnej pozycji, ale w krótkich łatwo to przeprowadzimy, ustawiając go w pionie. W momencie wstawiania zlewozmywaka w przygotowany otwór musimy uważać, aby nie uszkodzić folii ochronnej. Końcowy efekt każdego projektu najczęściej tkwi w detalu, który jest widoczny w odpowiednio dobranych materiałach wykończeniowych. W przypadku płyt meblowych i blatów są to obrzeża. Proponujemy obrzeża marki Spander, wyprodukowane przez firmę Shilsner. Są one dopasowywane w technologii 1 do 1, co oznacza, że każdy dekor produkowany jest pod konkretny dekor płyt i blatów. Po skończonej pracy warto kuchni nadać trochę blasku. Wyczyścić blat i spojny ze śladów po ołówku, markerze czy kleju. Niezastąpionym w tym działaniu będzie środek czyszczący z gamy produktów Shilsoner, czyli Absorfen. Jest on bezpieczny dla laminatów i tworzyw, przyjemnie pachnie i pozostawia powierzchnię bez smug.